Na cztery łapy. Audycja o czworonogach, które szukają domu. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Anna Walijewska-Maksymowicz, Fundacja Zwierzęta Niczyje. Witam, Bożena Dudek. Dzisiaj bohaterem tego odcinka jest szczeniak. Wabi się Lucjusz i jest ósmym szczeniakiem ze szczęśliwego miotu, szczęśliwego dla nich, ponieważ dostaliśmy wezwanie, że pod mostem głęboko schowane właśnie w zimowy taki dzień matka oszczeniła się i było tam 8 szczeniaków. Długi czas trwała taka właśnie akcja ratunkowa, bo ciężko było je wydobyć z tamtego miejsca, natomiast udało się szczęśliwie i cała ósemka wraz z mamą trafiła właśnie do naszych kontenerów. Dlaczego mówię, że dla nich szczęśliwie? Pewnie dlatego, ponieważ są teraz cały czas chorowite, cały czas są pod opieką weterynarza. Czasami czują się gorzej, czasami lepiej. Tak naprawdę odzyskują wigor i energię dopiero w domu, bo już dwa udało się wyadoptować. Dwa są w swoim domku stałym, pod taką fajną opieką, gdzie jest ciepło, gdzie jest ręka człowieka, gdzie można od razu zainterweniować i pojawić się właśnie u weterynarza. Pozostałe szczeniaczki są jeszcze razem z nami. I ten tutaj właśnie Lucjusz, prześliczny, trochę taki w typie labradora, choć nie oszukujmy się, to są wszystko kundelki, one będą malutkie, nie będą duże, takie właśnie do kolanka, są to pieseczki, ten akurat Lucjusz jest taki kolorowy, nakrapiany, biało właśnie czarne, no i oczywiście szuka takiego fajnego, dobrego domu, leczymy je, pilnujemy, żeby były zdrowe, żeby miały co jeść, żeby miały właśnie pełne brzuszki. Ta historia jest jednak też historią troszeczkę smutną, ponieważ niestety nie udało się uratować mamy, która właśnie trawiona chorobą zmarła niespodziewanie, być może wskutek tego, że wcześniej była wychłodzona, że musiała karmić całą ósemkę. Także teraz my, czyli dziewczyny z fundacji, jesteśmy takimi matkami zastępczymi i chcemy utrzymać je przy życiu i chcemy znaleźć im jak najlepsze domy. Dlatego jeżeli ktokolwiek z Państwa szuka właśnie przyjaciela, takiego psiego i chciałby mieć psa od szczeniaka, to zachęcamy do tego, żeby do nas zadzwonić, żeby się z nami skontaktować. Oczywiście podpisujemy umowy adopcyjne, przeprowadzamy wizyty, ale jak już wiele razy robiliśmy to i jak nasi słuchacze tutaj mogli się przekonać, ale wszyscy ci, którzy adoptowali, to nie jest nic strasznego, także zachęcam do kontaktu i do adopcji tego cudaka. A ja jestem z moim osobistym pieskiem, Jagą. Mam ją od szczeniaczka. Jej mama po porodzie zmarła, była ze wsi, ktoś mi przyniósł ze wsi pieseczka i zaszła w ciążę, no i po niej jest właśnie Jaga, po operacji była jedyna. Taka troszkę smutna historia, bo no, Jaga była malutka, jak jej mama zmarła, troszkę miała takich przejść, bo jak ja pracowałam, to Jaga była później w kojcu przez jakiś czas, bo długo mnie w domku nie było. Ale później razem zaczęłyśmy podróżować, w pociągu jeździła, bla bla, przemierzyliśmy całą Polskę razem. Także jest to moja przyjaciółka najlepsza. Przeprowadziłyśmy się ze Śląska. Szukałyśmy mieszkania, które właśnie z pieskiem może być, tak? Ktoś to przyniesie z pieskiem nas. No i znalazłyśmy, jesteśmy przyjaciółkami na... od szczeniaczka właściwie na śmierć i życie, razem mieszkamy i nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było. Po prostu serce boli, jak człowiek patrzy i porzucone są pieski, schroniska lądują. No nie wyobrażam sobie. Także zachęcam. Domek bez pieska to no, właściwie jest bardzo smutnym domkiem.
Ta historia też Bożenki, właśnie opowiedziana przed chwilą przez Bożenkę, mówi też o tym, że nawet kiedy zmieniamy nasze miejsce zamieszkania, nawet kiedy podróżujemy, kiedy udajemy się właśnie w jakąś tam fajną, daleką podróż, przygodę, to warto pamiętać o jednym, że nasze zwierzęta, jest to też udowodnione naukowo, tak? To nie jest jakiś kolejny mit, którym obrosły. Tak naprawdę mentalnie gdzieś są na poziomie takiego 3-letniego dziecka, i też są bardzo z nami związane, właśnie szczególnie te zwierzęta udomowione, czyli psy i koty. Dla nich takie porzucenie jest bardzo bolesne, niezrozumiałe zupełnie, bo nagle kończy się ciepła ręka, kochający człowiek, czy ta pełna miska, a zaczyna się zupełnie nieznane w postaci, nie wiem, przywiązania do drzewa, czy porzucenia, a później w zimnym boksie, w schronisku. Jakby z naszego doświadczenia wiemy, że wiele zwierząt w schronisku rzeczywiście wariuje, mają takie ruchy stereotypowe, potrafią uderzać się, jakby samookaleczać, odgryzając sobie chociażby ogon, łysieć. I związane jest to z ogromnym stresem i z ogromnym bólem. Także jeżeli wybieramy się gdzieś w jakąś podróż, czy też przeprowadzamy się, pamiętajmy o tym, że pies to nie jest balast, to nie jest rzecz, to jest nasz przyjaciel i warto zadbać o takiego przyjaciela. Albo w ostateczności znaleźć mu jakieś inne, dobre, fajne miejsce, kochane dłonie, albo po prostu i chyba najwłaściwiej zabrać go ze sobą, ponieważ no to jest taka właśnie miłość na czterech łapach. Zadbajmy o naszych przyjaciół. Chciałabym jeszcze dodać, że do przyjaciela, tak, bo jednego pieska ludzie się boją, że drugiego można wziąć, a można wziąć, ja myślę, że z tym nie byłoby problemu, że nie zaadoptuje, znaczy się nie przyzwyczai się do drugiego, przyzwyczai się piesek, tylko że jeśli o mnie chodzi, to na obecną chwilę też bym się troszeczkę bała, bo na stacji mieszkam i no, dwóch psów nie mogę mieć, ale w przyszłości mam nadzieję, że będę miała pieska jeszcze jednego. Bo tak, to prawda, często jakby ludzie odzywają się do nas i mówią o tym, że fajnie, że adoptowaliby, że mają taką zgodę, taką nawet potrzebę, jednak obawiają się, że ich przyjaciel nie zaakceptuje drugiego psa albo kota, w zależności od tego, co tam mamy w domu. Takie obawy rzeczywiście mogą się pojawić, natomiast tak naprawdę po kilku dniach takiej aklimatyzacji, nawet po początkowym walczeniu na siebie albo prychaniu na siebie, możemy zauważyć, że zwierzęta fajnie się dogadują, że tak naprawdę taki drugi czworonożny przyjaciel to jest w ogóle strzał w dziesiątkę, bo nagle okazuje się, że nasz pies albo nasz kot wtedy, kiedy jesteśmy w pracy, przestaje się nudzić, ma towarzysza zabaw, którego też tak naprawdę bardzo szybko może nauczyć i załatwiania swoich potrzeb na zewnątrz, w postaci właśnie pieska, ale tego też, jakie są zasady panujące w domu i czego robić na pewno nie wolno. Także dla tych wszystkich, którzy wahają się, którzy myślą, może wziąłbym drugiego psa albo kota, no ale mówimy, że bez obaw, warto, naprawdę sporadycznie zdarzają się przypadki, ale wtedy też są odpowiednie jakby pomoce w postaci chociażby psiego takiego behawiorysty i można z nich skorzystać i właśnie adoptować tego drugiego fajnego przyjaciela. Także zachęcamy do tego serdecznie. Ja osobiście mam 3 psy i wszystkie się zgadały, poznały i zakochały i teraz mam taką małą bandę. No może ja na koniec jeszcze chciałabym dodać, że patrząc w ufne oczy swojego psa, trudno sobie wyobrazić, że ludzie przywiązują do drzew, porzucają i jak można później powrócić do domu i mieć z czystym sumieniem spać. No ja sobie nie wyobrażam. Pies to jest przyjaciel na całe życie. Dziękujemy ślicznie za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy.